Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Frankowicze wyszli dziś na ulice dużych miast, aby się policzyć i zjednoczyć siły w walce z bankami. Czują się oszukani. Problem z wysokim kursem szwajcarskiej waluty to nie tylko problem tych, którzy mają kredyty we frankach. To także powinien być ból głowy samych banków. Historie osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, w większości wypadków są bardzo podobne. Nam bankowcy nie dali kredytu w złotówkach, dlatego że mieliśmy za małe dochody. Nas tak wmanewrowali, że tylko i wyłącznie możemy dostać kredyt we frankach i dlatego byliśmy zmuszeni wziąć w tych frankach. W przypadku kredytów hipotecznych nie był nawet potrzebny wkład własny. Ceny mieszkań były bardzo wysokie, więc też nie było tej zdolności kredytowej w złotówkach, więc frank był jedynym jakby wyjściem. Kredyty we frankach dla wielu osób powoli stają się niemożliwe do spłacenia, zwłaszcza po decyzji szwajcarskiego banku centralnego, który przestał bronić kursu swojej waluty. Spowodowało to nagły i radykalny wzrost ceny franka z 3 zł. 50 groszy do nawet 4 zł. 30 groszy. Brałem kredyt w 2006 roku, 230 tysięcy na budowę domu. W tej chwili po 8 latach spłaty mam 270 tysięcy jeszcze do spłacenia. Z 500 tysięcy kredytu, który miałam wzięty, spłacam, będę miała do spłacenia w tej chwili 800. To jest na dzień dzisiejszy, nie wiemy co będzie za parę dni, za parę miesięcy. Dziś frankowcy wyszli na ulice m.in. Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia. Chcieli się policzyć i połączyć siły w walce o swoje interesy. Myśmy działali w dobrej wierze, legalnie i pozostaliśmy po prostu oszukani. Frankowicze czują się oszukani przez banki i instytucje finansowe. To, co mi zaoferowano jako kredyt, tak naprawdę jest instrumentem pochodnym, który jest obarczony bardzo wysokim ryzykiem, o którym bank oczywiście nie do końca powiedział. Poza tym kosztem tego kredytu, oprócz tego co zwykle, czyli oprócz marży i oprocentowania, jest jeszcze spread, o którym też bank nie informował. Osoby zadłużone we frankach uważają, że rząd oraz instytucje nadzoru finansowego nie spełniły swojej roli. Państwo polskie nie zadziałało w tym momencie. Ja czuję się tak, jakbym był jakimś klientem Amber Gold. Ja nie oczekuję pomocy od rządu, tylko oczekuję, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Frankowicze chcą powołania komisji do spraw renegocjacji umów pod egidą rządu oraz usunięcia z umów kredytowych bezprawnych zapisów i tak zwanych klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych. I okazuje się, że cała klauzula odniesienia do franka jest klauzulą zakazaną i ona powinna być prawnie wycofana. Nie potrzeba tutaj żadnych protestów, dopłaty państwa. Państwo powinno wkroczyć i natychmiast wymusić na bankach stosowanie kodeksu cywilnego. Wycofać klauzulę, wracamy do punktu umów, które są bez klauzuli i wszyscy spłacają w złotówkach i jest sprawa rozwiązana. Przewalutowanie kredytów po kursie z dnia podpisania umowy uratowałoby wiele osób. Frankowicze chcą także wstrzymania wszystkich egzekucji z tytułu takich kredytów. Postulują, aby banki wzięły pod uwagę obowiązujące teraz w Szwajcarii minusowe stopy procentowe. Jeśli bank ma prawo w momencie, kiedy WIBOR idzie do góry, podwyższać nam oprocentowania kredytów, to w momencie, kiedy jest WIBOR na minusowej stopie oprocentowania, to dlaczego banki nie stosują właśnie tych klauzul, tylko stosują stawki zerowe? To jest najgorsze, co może być. Takie rozwiązanie rekomenduje także Związek Banków Polskich. Organizacja proponuje zmniejszenie spreadu walutowego, okresowe zawieszenie spłaty kredytu, przewalutowanie kredytów po średnim kursie NBP oraz rezygnację z wymagania dodatkowego zabezpieczenia. Żadnej konkretnej decyzji nie podjął na razie rząd. Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie ulg podatkowych dla osób, którym banki umorzą część zadłużenia. Wicepremier Janusz Piechociński zaproponował, by frankowicze otrzymali państwowe, nisko oprocentowane pożyczki. Problem kredytów we frankach szwajcarskich dotyczy blisko 600 tysięcy osób. Ich niewypłacalność może być poważnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki, ale także dla samych banków. Rosja dzieli Unię Europejską. Moskwa zniosła embargo na import wieprzowiny i jej przetworów z Francji. Deklaruje również chęć sprowadzania mięsa wieprzowego z Włoch, Węgier, Niemiec, Holandii czy Danii. To próba złamania europejskiej solidarności, komentują polscy politycy. O rosyjskim embargu w poniedziałek będzie rozmawiać Unijna Rada Ministrów Rolnictwa.
Po tym, jak Bruksela zgodziła się, by kraje członkowskie Unii indywidualnie ustalały z Rosją warunki zniesienia embarga na wieprzowinę, unijne kraje ruszyły do ofensywy. Z Rosją już się dogadała Francja i embargo na francuską wieprzowinę zniesiono. Ta sytuacja zaniepokoiła ministra rolnictwa Marka Sawickiego, który zamierza domagać się wyjaśnień zarówno od rządu francuskiego, jak i Komisji Europejskiej. Ta sprawa musi stać się oficjalnym punktem obrad unijnych ministrów, wskazuje minister rolnictwa. Złożyliśmy stosowne pismo do komisarza Hogana, także do prezydencji łotewskiej, żeby na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli, a więc już 26 stycznia, ta sprawa była szczegółowo omówiona. Rosja szybko odnalazła się w nowej sytuacji i już deklaruje, że jest gotowa do sprowadzenia wieprzowiny po specjalnym przebadaniu z Włoch, Węgier, Niemiec, Holandii czy Danii. Rosja jest zainteresowana, żeby importować, ale przy okazji jest zainteresowana, żeby łamać tą solidarność europejską. Zauważa Jarosław Kalinowski. W ubiegłym roku Rosja importowała niemal 59% spożywanej w tym kraju wołowiny, 31% wieprzowiny, a z tego aż 60% pochodziło właśnie z Unii Europejskiej. Rosja nie jest więc samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję spożywczą. To była już tylko kwestia czasu przy bardzo miękkim dyskutowaniu Unii o wszystkim i o niczym, że Rosja te elementy złamie. Rosja dzisiaj jest w potężnym przymusie. Jak wiemy, rubel leci na łeb na szyję, sklepy pustoszeją. W porozumieniach z niektórymi krajami w sprawie sprzedaży wołowiny Rosja ma ukryty cel, uważa Ryszard Czarnecki. Nie przypadkiem to się dzieje, uwaga, półtora miesiąca przed decyzją Komisji Europejskiej, czy przedłużyć sankcje personalne wobec rosyjskich oligarchów, czy też nie przedłużyć. No, myślę, że w ten sposób Rosja usiłuje skruszyć taki mur unijnej solidarności. Jeśli ten mur unijnej solidarności skruszeje, Polska znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Jeszcze przed wprowadzeniem embarga będącego reakcją na sankcje, Rosja zakazała sprowadzania mięsa z Polski z powodu rzekomego afrykańskiego pomoru świń. Rosja nie uznaje podziału na strefy buforowe i uznaje całe terytorium Polski za skażone pomorem. Mówienie o tym, że w polskich hodowlach występuje afrykański pomór świń, jest nadużyciem, uważa Zbigniew Grajoszek z Rolniczej Solidarności. U żadnego polskiego rolnika normalnie produkującego, produkcyjnego nie było żadnego pomoru. W żadnych fermach czy tuczarniach, czy chlewniach normalnych, mam na myśli tu produkujących tuczniki, nikt nie wykrył chorych zwierząt. Przypadki afrykańskiego pomoru świń wykryto tylko u kilku dzików. Mimo to Rosja zamknęła swój rynek na nasze mięso. Przez rosyjskie embargo ceny trzody chlewnej drastycznie spadły, mówi rolnik z podlubelskiej wsi Janusz Skrzypek. To są już koszty poniżej opłacalności i to drastycznie poniżej opłacalności. Można dołożyć raz, drugi. No, później już naprawdę nie ma z czego. Rosyjskie embargo ma przede wszystkim kontekst polityczny, przyznaje Janusz Zamkę. Rosja ma kontakty z Polską złe i ja jestem przekonany, że to mięso kupi wszędzie, szukając różnych pretekstów, żeby go nie kupić w Polsce czy na Litwie przykładowo, więc będzie nam tutaj bardzo, bardzo trudno. Przed Unią Europejską ważny sprawdzian. Pytanie, czy kraje członkowskie zachowają jednolitą linię wobec Rosji w obliczu informacji o dalszym napływie rosyjskich wojsk w regiony Doniecka i Ługańska, czy raczej skupią się na własnych interesach. Ministerstwo Zdrowia nie przeznaczy więcej pieniędzy na hospicja, a na to liczyli chorzy i ich rodziny oraz pracownicy. Spodziewano się, że te placówki opiekujące się bardzo chorymi osobami będą objęte pakietem onkologicznym. Niestety nie zostały. Pakiet onkologiczny ma zdaniem Ministerstwa Zdrowia poprawić wykrywalność nowotworów oraz zapewnić skuteczne leczenie. Konsekwencją takiego założenia jest zmniejszenie liczby osób trafiających do hospicjów. Ministerstwo Zdrowia, jak pisze nasz dziennik, nie zdecydowało się więc na włączenie hospicjów do pakietu onkologicznego. Tym samym nie będzie większych stawek na opiekę nad chorymi na nowotwory, którzy przebywają w tych placówkach. Liczyli na to pacjenci, ich rodziny, a także pracownicy, bo stawki Narodowego Funduszu Zdrowia od lat nie były podnoszone. Brakuje więc pieniędzy na wszystko. Gdyby nie praca wolontariuszy oraz pomoc ludzi dobrej woli, to szczególne i tak bardzo potrzebne miejsca opieki nie mogłyby funkcjonować. Po 94 dniach w Inowrocławiu zakończył się protest głodowy w kopalni soli Solino. Doszło do porozumienia z Orlenem.
Jednak to nie koniec długiej drogi pracowników w walce o miejsca pracy. W sprawie porozumienia od przyszłego tygodnia ruszają rozmowy z zarządem spółki. Dla górników z Solino szczególnie ważne jest wypracowanie nowego układu zbiorowego pracy oraz długofalowa strategia rozwoju spółki. Nadzór nad rozmowami będzie sprawował resort skarbu. To porozumienie kończy ten etap tej walki, otwiera nowe możliwości. Główne dwa takie punkty, które zostały nas interesowały, to są przy sprawach pracowniczych. Obecnie obowiązujący układ zbiorowy pracy będzie obowiązywał do końca obecnego roku. W tym czasie rozpoczną się rozmowy nad nowym układem zbiorowym. To przynajmniej normalizuje stosunki w spółce i wprowadza normalne zasady dialogu. Drugi ważny punkt, został powołany zespół do spraw gospodarczych, w którym zespole udział będą brały przedstawiciele związków zawodowych. Celem tego zespołu jest wypracowanie strategii dla Solino, bezpośredni nadzór czy monitorowanie nad pracą tego zespołu, czy w ogóle tego porozumienia będzie sprawowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Dziś przypada wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, a także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Tradycyjnie już w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu tego dnia odbywa się sympozjum naukowe, w tym roku pod hasłem Oblicza mediów w Polsce. Sympozjum otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja, zachęcał wszystkich do bycia świadkami prawdy. Wchodzić w media i być świadkami prawdy, tego życzę wszystkim i to jest być człowiekiem wierzącym, być Polakiem to tak. Pierwsze, prostować siebie według prawdy. Polskie tabloidy, misja czy tylko biznes? Referat pod takim tytułem wygłosił ksiądz profesor dr habilitowany Leon Dyczewski z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kto czyta tabloidy, ma zachwianą rzeczywistość. Tabloidy w swoim przekazie nie oddają naprawdę tego, co się w społeczeństwie dzieje. Tabloidy przede wszystkim przez swoje informacje oddają rzeczywistość wytworzoną przez redakcję. O obrazie Kościoła w Gazecie Wyborczej mówił redaktor Artur Dmochowski. Obraz Kościoła, który my otrzymujemy z łamów Gazety Wyborczej, to jest obraz pokraczny, sfałszowany, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Są pomijane rzeczy najważniejsze. Jest pomijany ten Kościół, który my, jak tutaj siedzimy, znamy. Kościół dobrych księży, dobrych sióstr, z którymi jesteśmy często zaprzyjaźnieni, których znamy. Jest Kościół jakiś taki dziwaczny, nierzeczywisty. Ksiądz biskup Adam Lepa, członek Rady Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, mówił o kolorowych pisemkach w polskiej mediosferze. Te kolorowe pisemka to nie jest wcale pornografia, to jest gorsze od pornografii. Między innymi dlaczego? Dlatego, że one są tak wydawane, że w jakiś sposób uspokajają nauczycieli, wychowawców, rodziców, natomiast są bardzo groźne. Profesor inżynier Janusz Kawecki mówił o fenomenie i oddziaływaniu toruńskich mediów. Formacja religijna i formacja patriotyczna. Tego złaknieni są ludzie. Po tym wszystkim, co możemy oglądać dookoła, we wszystkich innych mediach, widać, że to, co uzyskujemy w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam, w naszym dzienniku, a także i w innych środkach, które wspomagają tę działalność, jest właśnie wszystkim potrzebne. To ludzie odczuwają i dlatego tak się garną. Podczas sympozjum głos zabrali także reżyser i korespondent wojenny Mariusz Pilis, a także redaktorzy Michał i Jacek Karnowscy. Tak jak służby specjalne podtrzymują ten kształt państwa, wielki biznes, tak samo te główne media są takim filarem tego państwa i one właśnie są takie, a nie inne, po to, żeby państwo było takie, a nie inne, żeby było złe, żeby nie działało w interesie Polaków. Dlatego tak ważna jest waga budowy niezależnych mediów. Uczestnicy sympozjum zwiedzali kampus Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz budowę świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. A na zakończenie spotkania czekała niespodzianka przygotowana przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Spektakl w wykonaniu Studenckiego Teatru Dobry Wieczór. Co najmniej 27 osób zginęło, 97 zostało rannych w dzisiejszym ataku prorosyjskich rebeliantów na mieszkalne dzielnice Mariupola.
miasta położonego na południowym wschodzie Ukrainy nad Morzem Azowskim. Wśród ofiar jest dwoje dzieci. Separatyści ostrzelali Mariupol z systemu rakietowego Grad. Ogień i czarny dym unoszący się nad gęsto zamieszkałą dzielnicą miasta. Na ulicach ciała ofiar. Nie dziwią więc szok i panika mieszkańców Mariupola. Atak na Mariupol rozwiał wszelkie wątpliwości. Rosjanie nadal chcą wojny. Sądząc po wielkości terenu objętego atakiem, można wyciągnąć wniosek, że w ludność cywilną i w obszary mieszkalne Mariupola były wycelowane co najmniej 3 wyrzutnie grad. To dowód, że bojownicy nie rezygnują z próby destabilizowania sytuacji. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk oskarża Rosję o zbrodnie przeciwko ludzkości. My zwracamy się do nas. Apelujemy do naszych zachodnich partnerów o natychmiastowe zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Liczymy także na szybką i stanowczą reakcję Unii Europejskiej. Dzisiaj powiadomimy ambasadorów krajów G7 i ambasadorów krajów członkowskich Rady Bezpieczeństwa o zbrodni przeciwko ludzkości popełnianej pod przewodnictwem Rosji na terytorium Ukrainy. Oleksandr Turczynow, sekretarz Rady Obrony Narodowej Ukrainy, o dzisiejszą masakrę w Mariupolu oskarża wprost Władimira Putina. To prawdziwa zbrodnia przeciwko ludzkości. Krew tych niewinnych Ukraińców spoczywa na rękach prezydenta Federacji Rosyjskiej Putina, który wydaje krwawe rozkazy. Po zajęciu lotniska w Doniecku port w Mariupolu stał się drugim etapem ofensywy, którą prowadzą Rosjanie, aby wywalczyć sobie korytarz prowadzący w kierunku Krymu. Jak podkreśla profesor Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego, jesteśmy świadkami przełomowego momentu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Oczywiście to nie będzie tak, że w ciągu 2 dni rosyjskie czołgi dotrą na Krym. Ta wojna może trwać dłużej, może to wyglądać na przykład jak konwój humanitarny, który będzie jechał bez zgody Ukraińców na Krym, jeżeli się Ukraińcy na to zgodzą. Czyli pozbawią się suwerenności nad tą częścią swojego państwa, no to będzie jak gdyby prolog dla dalszych działań Rosjan. Mariupol leży na jedynej drodze lądowej między Rosją a okupowanym przez nią Krymem, około 60 km na zachód od rosyjskiej granicy. Jest ona strategiczna dla Rosjan. Walka więc będzie zacięta. Amerykanie czasowo wstrzymują operację antyterrorystyczną w Jemenie. To skutek kryzysu politycznego po czwartkowych starciach w stolicy kraju. Do dymisji podał się prezydent oraz rząd. Jemen. To z terytorium tego kraju Amerykanie prowadzili operacje przeciw Al-Kaidzie i innym organizacjom islamskim działającym na południu Półwyspu Arabskiego. Działania te załamały się po czwartkowym upadku rządu. Doszło do tego po starciach w stolicy między armią a szyickimi rebeliantami z ruchu Huti. Rebelianci domagają się powołania rządu jedności narodowej. Kryzys rządowy w Jemenie może osłabić walkę z islamistami w tej części Azji, a ci nadal są w ofensywie. Dziś dżihadyści z państwa islamskiego opublikowali w internecie film z egzekucji jednego z przetrzymywanych na terenie Syrii Japończyków. Rząd w Tokio weryfikuje prawdziwość tego nagrania. Państwo islamskie zażądało 200 milionów dolarów okupu za obu mężczyzn. Władze japońskie nie pójdą na ustępstwa wobec terrorystów. To wszystko teraz. Tradycyjnie kolejne informacje dnia tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Noc w Polsce przeważnie z temperaturą ujemną. Dodatnie wartości pojawią się na termometrach lubelskich i podkarpackich. Julita Przyczka, zapraszam na prognozę pogody. Jutrzejszy dzień na ogół pochmurny. Niemalże w całym kraju spodziewane są opady śniegu. Znacznie lepsze warunki możliwe w regionach zachodnich. Na nizinie szczecińskiej słonecznie i tam też najcieplej blisko 3 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z północnego zachodu. Ciśnienie bez większych zmian bliskie 1016 hektopaskali. A już teraz o tym, jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach. Zapraszam. W
poniedziałek nieco lepsze warunki pogodowe. W zachodniej Polsce sporo promieni słonecznych i bez opadów. Z kolei na wschodzie i południu więcej chmur, a śnieg możliwy na Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie, plus 2 stopnie. Na Wyżynie Sandomierskiej oraz w Małopolsce termometry wskażą około minus 2, minus 1. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie z zachodu. We wtorek więcej słońca pojawi się na północy, w centrum oraz na południu. Na wschodzie pochmurno, a na zachodzie oprócz dużego zachmurzenia opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni w Małopolsce do plus 2 na południowym zachodzie i w regionach wschodnich. Wiatr słaby, głównie ze zachodu.